Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych. Teraz już łączymy się z Ukrainą. Kuba Stasiak, wolontariusz, korespondent wojenny, korespondent także Radia Wnet na Ukrainie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Powiedzmy proszę, gdzie obecnie się znajdujesz? Obecnie znajduję się w Konstantynówce, dokąd przenieśliśmy się z Kramatorska. Niestety niespełna godzinę, może dwie temu, osiedle dalej spadł właśnie pocisk artyleryjski, zabijając dwie osoby, raniąc bodaj cztery kolejne. Natomiast tak, nawiązując właśnie do naszej pracy tutaj, przenieśliśmy się do Konstantynówki właśnie też między innymi po to, żeby mieć bliżej na południe, do Awdijiwki chociażby. To jest obwód doniecki. Zgadza się. Kubo, powiedz mi, często jeździłeś do Bachmutu, byłeś tam no prawie chyba do samego końca, kiedy można było wjechać do tego miasta. Dzisiaj prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zeleński, jest z wizytą w Polsce. Cały czas trwa dyskusja, eksperci, niektórzy twierdzą, że to jest potrzebna obrona, inni mówią, że obrona uporczywa nie jest konieczna. Niektórzy mówią o pewnym sporze między prezydentem a kołami wojskowymi po stronie ukraińskiej. Jak ludzie, z którymi rozmawiałeś, żołnierze, z którymi rozmawiałeś, mówili o tej obronie? Co oni sądzili o tym? Czy warto, czy należy bronić Bachmutu? Posłużę się analogią z zeszłego roku. Na pewno kojarzysz dyskusję wokoło Siewierodoniecka. Miała bardzo podobny wydźwięk. Pojawiało się pytanie, czy to właśnie ten uporczywa obrona Siewierodoniecka ma sens. W tym momencie mówi się o tym, że właśnie w kręgach wojskowych, że ta obrona na tym etapie jest po prostu stratą zasobów, mówiąc brzydko. Również tych ludzkich. Nieoficjalnie słyszymy informacje o naprawdę bardzo wielu poległych żołnierzach każdego kolejnego dnia. W jednym z przypadków, może dwa tygodnie temu w Kaliniwce, żołnierz wspomniał mi, że od momentu, w którym zaczęli stacjonować właśnie na kierunku bachmuckim, w ciągu tygodnia potrafili stracić 800 ludzi. Liczby oszałamiające, przerażające. W tym momencie właśnie słyszymy, że centrum miasta jest tak naprawdę powoli wyłączane z użytku, że Rosjanie mają do niego prostą drogę. Pytanie o zasadność tej obrony. Ja bym to przeniósł na wszystkie przyległości Bachmutu. To, co dzieje się na południu, to, co dzieje się też na froncie lymańskim. Dla mnie przemawia argument, który mówi o tym, że przynajmniej Ukraińcy wiążą te siły rosyjskie w Bachmucie, co sprzyja z kolei temu, że nie mogą one walczyć nigdzie indziej. Poza tym ta obrona Bachmutu od wielu miesięcy jest dla tych żołnierzy, z którymi rozmawiam, których spotykałem i spotykam nadal, jest czymś, właśnie jak wspomniałeś, raczej spornym. W większości przypadków mówi się o tym, że nie ma ona niestety sensu z punktu widzenia właśnie logistyki i tego po prostu ilu chłopaków ginie każdego kolejnego tygodnia na tym odcinku. Gdy byłem w Kramatorsku, rozmawiałem z żołnierzem, który twierdził, że w ciągu doby czy dwóch, już teraz nie pamiętam, unieszkodliwił 20 rosyjskich żołnierzy. Mówił, że dla jego psychiki to jest bardzo trudne, ale z drugiej strony ta cyfra oszałamiała takie proporcje 1 do 20. Czy uważasz, że to jest możliwe? Bo niektórzy mówią, że niestety te proporcje, które powinny być mniej więcej 1 do 5, 1 do więcej, nie są tak korzystne dla strony ukraińskiej. To jest bardzo ciekawy wątek właśnie. Tak jak wspomniałeś, w większości przypadków racjonalnie patrząc można byłoby mówić o 5, maksymalnie 8. W tym przypadku to, co przemawiałoby za przykładem wspomnianym przez ciebie, jest to, że akurat brygady wagnerowskie nigdy nie liczyły się właśnie ze stratami. To, co pojawia się w tych rozmowach, to że po prostu żołnierze Wagnera najzwyczajniej w świecie są często otumaniani narkotykami, że walczą za wszelką cenę, że to jest po prostu tak naprawdę bezmyślna bijatyka. Jestem w stanie uwierzyć, że takie przypadki się zdarzają, że jeden żołnierz jest w stanie parunastu wagnerowców, mówiąc kolokwialnie, położyć. Natomiast patrząc szerzej, właśnie ta liczebność, to uderzanie masą jest tym, co ten odcinek tak naprawdę pognębiło. Ukraińcy nie są w stanie odpowiadać. Wspomniałeś właśnie o psychice tego żołnierza. Inny, totalnie, całkowicie przyziemny
element tej walki, to chociażby straty w amunicji. A tych sił rosyjskich, które właśnie wiążą Bachmut, jest tak wiele, że po prostu na pewnym etapie ciężko jest nawet odpowiadać ogniem. I też takie właśnie opinie, takie historie słyszałem, że po prostu na wielu odcinkach kończyła się amunicja, bo po prostu żołnierzy wroga przybywało. I końca nie można było się doczekać tych fal. Czyli stara metoda znana z czasów II wojny światowej. Powiedz, czy tam daleko na kresach, użyję tego słowa, wolnej Ukrainy, zarządzanej z Kijowa, ta wizyta, która dzisiaj się odbywa, ma jakieś znaczenie? Czy gdy biją działa, gdy jest huk wystrzałów, takie sprawy dyplomatyczne są zupełnie odległe? Raczej skłaniałbym się ku tej drugiej opcji. Podobnie było zresztą w przypadku wizyty prezydenta Bidena. Są to rzeczy, które przewijają się w formie, powiedzmy sobie, ciekawostki. Tak naprawdę ludzie tutaj, żołnierze tutaj żyją z dnia na dzień i każdą wolną chwilę spędzają na po prostu wypoczynku. Jeżeli on się zdarzy, a jak wiemy, zdarza się raczej rzadko, więc stety lub niestety nie, tego rodzaju wizyty mają znaczenie całkowicie anegdotyczne tak naprawdę. Czyli ten wymiar dla żołnierzy tutaj. Ten wymiar dyplomatyczny oczywiście nie jest kluczowy, kiedy faktycznie spadają bomby, kiedy trzeba się bronić, no ale podczas takich wizyt padają też deklaracje dotyczące przekazania sprzętu. U nas dzisiaj dużo mówi się o tych 100 rosomakach, które mają trafić na Ukrainę, no ale pytanie, czego tak naprawdę i jakiej ilości sprzętu jest potrzeba? Pan znajduje się w Konstantynówce, tam na pewno też są te rozmowy z żołnierzami. Czego najbardziej brakuje? Na porządku dziennym żołnierze tutaj tracą po prostu najzwyczajniej w świecie auta. Wszystkie te wojskowe wehikuły, które mijamy, większość z nich nosi jakieś znaki wojny na sobie. To jest wybite szyby, to jest właśnie pokiereszowane drzwi, więc najzwyklej w świecie często brakuje tych rzeczy. Już nawet nie mówię o amunicji, nie mówię o czołgach, ale o zwykłym transporcie, którego też zresztą często szuka się w Polsce po to, żeby móc go tu sprowadzić za nieco mniejszą, rozsądniejszą w każdym razie cenę. Więc jeżeli mówimy o tym szerszym spektrum, które uwzględnia też chociażby czołgi, które mają trafić na Ukrainę, na Donbas przede wszystkim, no to tego rodzaju rozmowy oczywiście mają miejsce i mówi się o tym w kontekście też potencjalnej kontrofensywy. Z bardzo różnych źródeł płyną do nas sprzeczne często komunikaty odnośnie właśnie możliwości Ukraińców pod kątem tej kontrofensywy, która według niektórych, jak na przykład New York Times, może nastąpić już niedługo. Dziennikarze tego medium właśnie podkreślają, że zdolności Ukrainy sprzyjają temu, żeby właśnie chociażby w kolejnym miesiącu taką kontrofensywę przeprowadzić. Inne źródła mówią o tym, że najwcześniej za pół roku. Więc to są te praktyczne aspekty tak naprawdę wizyt dyplomatycznych dla żołnierzy. To, co może ich interesować, to właśnie kiedy i w jakiej ilości dany sprzęt trafi tutaj w pobliżu frontu, żeby móc właśnie tę kontrofensywę uskuteczniać. Do tej pory niestety ostatnie miesiące sprzyjały postępom Rosjan i to widać po prostu na każdym kroku. Widać to też po morowych nastrojach pośród żołnierzy. Żyjemy obecnie na tak naprawdę obrzeżach Konstantynówki, na takim wschodniej flance. Cała nasza ulica tak naprawdę jest zapełniona żołnierzami, także samochodami medyków, samochodami żołnierzy. Wszyscy ci ludzie po prostu stacjonują na tym kierunku bachmuckim. Niedaleko nas jest Czasiwiar, też bardzo niepokojące informacje nas stamtąd dochodzą. Każdego razu, kiedy do Czasiwiaru zresztą przyjeżdżamy, przydarza się ostrzał, jeden, drugi, trzeci. To jest to miasto nieopodal Bachmutu właśnie. I całe te przyległości, te wszystkie wioski, po to, żeby móc kontynuować obronę, a w niedalekiej przyszłości jeszcze uskutecznić jakąś kontrofensywę, no to właśnie cały ten ciężki sprzęt, o którym czytamy i który jest odmieniany przez wszystkie możliwe przypadki, jest po prostu potrzebny teraz, zaraz. Kuba Stasiak, korespondent wojenny, wolontariusz, bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz i jak zawsze odsyłamy słuchaczy Radia Wnet także na profil instagramowy Kuby, to Czarne Owce Kuby, tak wystarczy wpisać w wyszukiwarce, tam też można wspomóc działalność wolontariuszy właśnie na wschodzie Ukrainy, przyczynić się do pomocy humanitarnej, a także ewakuacji ludności cywilnej. Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz.
Dziękuję również i do usłyszenia.